Hej wszystkim, witajcie w moim nowym filmiku poświęconym lalkom od Disney Store limitowanej edycji. Tym razem mam dla Was Annę Jelsę z marca tego roku. Lalki zostały wydane w nakładzie 5000 po każdej. I około 1000, jeżeli dobrze pamiętam, po 1000 na każdą lalkę zostało przydzielonych Europę, reszta poszła na samą Amerykę. Staram się zrobić zbliżenie obydwu lalkom. Oto i sama Anna. Tu ma lekką skazę. Niestety, czym więcej lalek zostaje wyprodukowanych, tym większe błędy można przy nich znaleźć. Anna tym razem jest w swoim stroju zimowym. Z tyłu widać zamek Elzy. Tutaj Elsa w jej stroju koronacyjnym. Osobiście uważam, że Elsa jest o wiele ładniejszą lalką. Co prawda Anna ma ładniejszy makijaż, ale jeśli chodzi o strój, to Elsa przypada mi o wiele bardziej do gustu. Tym razem postanowiłam sfilmować lalki bez plastikowego pojemniczka, żeby nie było żadnych odblasków, żebyście jak najlepiej mogli zobaczyć same lalki. Z tego boku. Fryzurka. Wybaczcie za rozmazany obraz, ale mam nowe aparat i szczerze mówiąc jeszcze za bardzo nie rozgryzłam, jak poprawić jakość przy zbliżeniach. Tak niestety musi Wam wystarczyć na razie. Postaram się teraz obrócić Annę. Tu jest opakowanie z tyłu. Tak jak Wam już opowiadałam, ja nigdy nie otwieram moich lalek. Widziałam, że w komentarzach pod ostatnim filmikiem na temat Anny Jelsy dużo ludzi się dziwiło, dlaczego lalek nie otwieram. A to głównie z tego powodu, że ja już jestem na tyle dorosła, że się lalkami nie bawię. Te lalki są specjalnie zrobione dla dorosłych kolekcjonerów. Ogólnie nie powinno się ich wyjmować z pudełek. Ale wiem, że niektórzy wyjmują je po to, żeby robić im sesje zdjęciowe. Ale tak długo z tego, co wiem, nikt się tymi lalkami nie bawi, no bo byłoby za bardzo ich szkoda. Te lalki kosztowały około 500 zł. Były takie drogie ze względu na to, że kupiłam je ze szwedzkiego sklepu disneyowskiego. Szwedzki sklep niestety zawsze ma trochę drożej, ale z tego co wiem, to angielski powinien być tańszy. To Jelsa, jeszcze raz. Ania ma nawet swoje pompony. Dla porównania wzięłam też specjalnie moją normalną lalkę Anna od Disney Store. Tym razem możecie zobaczyć, porównać wielkość, jakościowo lalki i jakościowo. Ta mała Anna jest wielkości normalnej lalki Barbie, można powiedzieć. Może teczko niższa, nie pamiętam, jak duże były teraz lalki Barbie. Ale widać, że kolekcjonerska edycja bije na głowę ją. Ciuszek limitowanej edycji ma o wiele więcej, detali. Spódnica jest też innej jakości i ma inny zupełnie materiał. Z tego co wiem, to te małe lalki możecie kupić na Allegro za około 200 zł.
może trochę mniej. Więc nie jest tak ciężko je dostać. Nie musicie mieć konta w sklepie angielskim, disneyowskim. Wystarczy, że macie na Allegro. Co prawda na Allegro może być trochę drożej, ale to może i tak około tyle samo wychodzi. Nie wiem, bo nie orientuję się, szczerze mówiąc. Elsy niestety nie mam dla porównania, bo uważam, że mała wersja, klasyczna wersja tej lalki nie wygląda zbyt ładnie. O wiele bardziej wolę te limitowane edycji. Chciałabym zrobić trochę lepsze przybliżenie, może też na rękawiczki Anny. Tutaj ma mały wzorek. Niestety niezbyt dokładny. Tu widać trochę Annę. Według mnie wielka szkoda, że użyli zwykłych gumek recepturek na związanie jej kitków, warkoczy. Mogli użyć chociaż czegoś bardziej rudego, pomarańczowego koloru. Bo tak to trochę nieprofesjonalnie wygląda. Co do fryzury Elsy, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Uważam, że bardzo ładnie im wyszła. Fryzurę ma taką samą jak na filmie. Jak pamiętacie, listopadowa wersja Anny w limitowanej edycji niestety miała też długie włosy, tak jak pokazywałam w ostatnim wideo. Co trochę zniszczyło efekt tej lalki. Niestety nie mogę wam pokazać butów Elsy. Tam pod spodem widać, że ma trochę papieru usztywniającego. Za to widać, że Ania ma swoje kozaki filmowe. Też mu jest owinięta papierem. To by było na tyle, moi drodzy. Niestety trochę spóźniona byłam z tym wideo, bo nie miałam naprawdę czasu na zrobienie nowego filmiku. Ale w każdym razie teraz jest. I pokazałam wam lalki. Wiem, że dużo ludzi też się dziwi, że pyta się, ile mam lat w komentarzach i już stwierdzę, chcę już teraz powiedzieć, że mam 23 lata i owszem, zbieram lalki limitowanej edycji disneyowskie. Ale prawda jest taka, że w samych sklepach disneyowskich tych lalek nie sprzedają rodzicom z dziećmi małymi. Z tego co czytałam, to w sklepach disneyowskich były sprzedawane ludziom powyżej 18 lat, bo to nie są zabawki. Zresztą ci z was, którzy się nie orientują, możecie sobie wpisać w Google lalkarstwo albo by na mnie znaleźć blogi lalkowe. Bardzo dużo dorosłych ludzi zbiera lalki. Uważam, że jeżeli was to interesuje, to nie musicie się wstydzić tego, czy cokolwiek. Tak zwanie, możecie kontynuować swój własny wyścig, że tak powiem. Lalki bardzo piękne, są wspaniałą ozdobą, zawsze dostaję dużo komplementów za nie. Zawsze robią wrażenie. Trzymam je teraz w naszej sypialni, w mojej męża. Za jakiś czas może, jak będę miała więcej lalek, to nakręcę filmik, jak one wszystkie stoją. A jak nie, to zawsze możecie wejść na mojego bloga. Tam też mam, wybaczcie, zdjęcie moich lalek. Wszystkich, Meridy, Arielki i ostatnich dwóch, Anny i Elsy. Około lipca podobno ma wejść też nowa lalka Aurora. Ze względu na wydanie diamentowej edycji na Blu-rayu Śpiącej Królewny. Więc dla tych z was, którzy chcą zacząć kolekcję tych lalek, możecie zacząć odwiedzać sklep disneyowski angielski. Albo też zacząć zorientować się w temacie lalek, wpisać sobie w Google Limited Edition Disney Star Dolls i wtedy wam wszystko wyjdzie. W
wtedy znajdziecie informacje na temat lalek. No i tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Następnym razem będę chciała pokazać może moje figurki. Zobaczę, czy znajdę czas. A więc tyle. Zapraszam Was na mojego bloga. Ostatnio zmieniłam mu adres. Z Disneyani teraz jest kawaiiania.blogspot.com. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o moich kolekcjach i o mnie, to zapraszam Was serdecznie. Do następnego razu, kochani. Pa!